Siemanko, z tej strony Elio, Pateria Retrofan. Jak może pamiętacie, od pewnego czasu mam w domu konsolę Panasonic 3DO, którą pożyczył mi Marecki z kanału Pressfire to Continue. Niestety przez ten dosyć długi już czas nie udało mi się tej konsoli ograć. Z tego względu, że dostałem tą konsolę bez jakichkolwiek gier, ale to nie miał być problem, że tak powiem, bo teoretycznie konsola nie jest w żaden sposób zabezpieczona, więc można było sobie pobrać romy z internetu, nagrać na płytkę, no i cała filozofia i wszystko powinno ładnie, pięknie chodzić. W praktyce okazało się jednak, że konsola jest bardzo wybredna, jeżeli chodzi o płytki. Po konsultacjach z Mareckim stanęło na verbatimach. Zakupiłem jedne verbatimy, drugie verbatimy, trzecie verbatimy, później jakieś inne płytki. Używałem programu, którego używał Marecki i jego kumpel do nagrywania tych romów, czyli IMG Burn. No i dupa. Każdą płytką, którą nagrałem, wkładałem do 3DO. Konsolka mieliła ją przez 5 sekund i od razu wypluwała, także nie byłem w stanie nic zrobić, nie mogłem się nacieszyć tą konsolą, ale wyprosiłem, że tak powiem, u Mareckiego, który wyprosił u swojego kumpla w Polsce, żeby przygotował mi takie płytki, bo u niego podobno tym programikiem nagrywa, prawidłowo czyta, używa takich oto verbatimków całych srebrnych praktycznie i rzekomo u niego chodzą. Także dostałem paczuszkę, tutaj jest kopia zapasowa. Może będzie widać NID, czyli Need for Speed'a. No i ma to działać. Pada też mam pożyczonego od Darka z Salonu Gier, bo konsola była bez pada. Także Darek, jeżeli to podziała, to bardzo cię proszę, jeszcze zlituj się i zostaw mi ten padzik jeszcze na jakiś czas. No i co? Zrobimy tak. Ja najpierw sobie odpalę mojego retro peceta, zobaczę tego Need for Speed, przypomnę sobie tego Need for Speed'a, którego mam na swojej drugiej czy trzeciej płytce z 95 roku, którą nagrywałem za 40 zł u osiedlowego nagrywacza, a potem sobie odpalimy tę wersję na 3DO, ponieważ jest ona na płytce, także tutaj będzie kilka fajnych rzeczy. Już się nie mogę doczekać. Dobra, zaczynamy. Jak widzicie, moje biureczko już jest przygotowane. Panasonic stoi. Kurczę, troszkę zakurzony jest, przepraszam. Przetrzemy ręką delikatnie. Panasonic stoi, ale jego odpalimy jako drugiego. Najpierw sobie odpalimy Need for Speed'a na moim retro PC-cie. Z tego względu, że to jest sprzęt, na którym jako pierwszy widziałem Need for Speed'a, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest chyba w top 10 moich gierek na PC-ta. Jest niesamowity Need for Speed 1 i ja nie lubię żadnej innej wersji poza tą. Odpalamy, zbliżę Wam tylko ekran, żeby było lepiej widać. Odpalam go nie po to, żeby go porównać do 3DO, bo to by było nieuczciwe. Gierki, ponieważ gierki dzieli przepaść, jeżeli chodzi o czas ukazania się na PC-cie i na 3DO. Na PC-cie było prawie chyba 2 lata później, więc to jest naprawdę czas, gdzie można dużo rzeczy udoskonalić, wykorzystać rosnące moce komputerów. Bo ja odpaliłem go na DX400, czyli 100 MHz, 8 MB RAM-u, a tutaj jest chyba 2 MB RAM-u, z tego co pamiętam, i procesor 12,5 MHz, to nie można porównywać tych wersji, nie wiem, jeżeli chodzi o płynność, o grafikę. Dobra, tak wygląda menu na PC-cie. Bardzo ładne, zawsze mi się podobało, zawsze robiło na mnie wrażenie. Samochodziki, jakie mamy do wyboru, to może od tego najszybszego. Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa, Dodge Viper, Chevrolet Corvette, Porsche'awka, Toyota Supra, Acura NSX, Mazda, także jest tego troszkę. Moim ulubionym zawsze był Chevrolet Corvette. Podobało mi się to auto przeogromnie. A drugim Dodge Viper. To był jedyny, którym jeździłem. Natomiast mój kumpel Suchar zawsze wsiadał w Diablo, bo jest najszybszym autem w grze i on po prostu tak lubił. Tu mamy wybór tras, wiadomo. Puścimy sobie Alpine standardową. Zerkniemy jeszcze w opcję, czy mamy całą grafikę powłączaną. Detale w 640, czyli najwyższa, bo można jeszcze 320 na 200. Włączone, wszystko włączone. Skrzynia biegów manualna zostaje. Head to head puścimy, bo z tego co pamiętam, że jak się puści turnamenta i się jeździ z wszystkimi przeciwnikami naraz, to chyba nie ma ruchu ulicznego. Zostawimy sobie head to head. Wybierzemy mój ulubiony samochodzik i na chwilkę odpalimy drive. Eliop, jedziemy z tym koksem. Dobra, widok od środka, zawsze taki miałem.
manualna, skrzynka zielone i pędzimy. Bardzo fajne te wszystkie kokpity były w samochodach zrobione. Były one no, wzorowane na tych prawdziwych, także szacun. W ogóle z tego co wiem, to twórcy gry pożyczyli sobie wszystkie samochody za własne pieniądze. To oni kręcili te klipy wideo, które były w wersji CD. Ja później sobie wersję pecetową, no, czy pecetową, wersję dyskietkową z kopii zapasowej, którą miałem na dysku twardym, wzbogaciłem właśnie o te filmiki, gdzieś tam je przyniosłem od kumpla na dysku twardym i już miałem na dysku właśnie wersję z tymi wszystkimi mega filmami do każdego samochodu. To jest mistrzostwo świata. Na pewno są one na 3DO, bo to jest wersja CD, więc tam muszą być. To sobie je obejrzymy z dźwiękiem. Tu jeszcze dźwięku nie ogarnąłem niestety, mimo że dostałem w prezencie świetną kartę dźwiękową, która będzie chodzić pod DOSem. No widzicie, jak wyglądało menu, widzicie, jak wygląda kokpit samochodu, jak wygląda otoczenie, jak to się wszystko prezentuje. Ja jeszcze może podjadę do jakiegoś samochodu tutaj, żebyście sobie zobaczyli z bliska, jak są te obiekty 3D zrobione. Ferrarka mi zaraz minie, to może na nim pokażemy. O, nie Ferrarka, tylko Toyota Supra. Więc zobaczycie sobie, jaka jest grafika 3D tych obiektów, jak go złapię. No i potem będziemy mogli sobie to samo pooglądać, albo na tym samochodziku Wam pokażę i te wypadki, jakie to robiło wrażenie. No ale widzicie mniej więcej, jak wygląda grafika tych samochodzików, jak to się prezentuje i tyle może. Teraz wyłączymy i przesiądziemy się już na 3DO i na tej wersji się głównie dzisiaj skupimy. Tutaj wyjdę sobie do DOSa. Żegnamy Need for Speeda DOSowego. Robimy cięcie i wracamy teraz za chwilkę na 3DO. Dobra, konsolka jest przygotowana. Uwaga, włączamy. Płytka wjechała. Chyba nam się teraz nie pojawi już logo 3DO, tylko zacznie się ładować Need for Speedzik. Na 99% jest to taka wersja z filmikami, jaką podejrzewam, że jest, więc robimy tak, że na początku ja Wam pokażę te wszystkie filmiki, które tutaj są, bo to są naprawdę świetnie zrobione klipy. Tak jak Wam wspominałem, twórcy gry sobie wypożyczyli te samochody, sami nimi jeździli, sami to kręcili, sami to montowali. I moim zdaniem wyszło to niesamowicie i nawet nie chodzi o czas, w którym się to pojawiło, czyli dawno temu, kiedy nie było pewnych możliwości, może nie wiem, ale wygląda to genialnie, jest świetna muzyka w większości klipów. Jak nie będziecie chcieli tego oglądać, to po prostu to się postaram się nie zapomnieć, dać w napisach, do którego momentu trzeba przewinąć, ale myślę, że bardzo duża część z Was, która grała to na PC-cie, to miała taką wersję jak ja, czyli bez filmików na początku i naprawdę, naprawdę warto to obejrzeć. O, tutaj jeden z twórców, widzę, opowiada. Kurde, nie mam teraz odsłuchu przez Grabera, ale widzę, stoi przy tych samochodzikach wszystkich. Podejrzewam, że właśnie mówi to, co ja Wam przed chwilą powiedziałem. To taki chyba bonusik, bo tego na PC-cie na pewno nie było. Tego na PC-cie nie było nawet w tej wersji, później jak płytową miałem. Chyba, że Darek mnie wyprowadzi z błędu. Dobra, zaczynamy. No inaczej tu już troszkę wygląda, inna jest grafika tego ekranu. Musimy jeszcze obczaić sobie później guziki, którymi grać. O, znowu się to samo włączyło, czyli się nam zapętla, czyli nie ten guzik wciskam do przeskoczenia. To jeszcze momencik. O, jest menu, jest totalnie inne, widzę. Na logikę, tu będzie pewnie wybór trasy, nie wiem, guzik A. Obok będzie wybór pewnie samochodów. Tak, tu jest City. Bok się przebija następną trasę. Nie, bok. Tym guziczkiem. O, tymi się przebija, triggerami. Jest Alpine, czyli jest ta, którą grałem na PC-cie przed chwilką. To sobie zostawimy. No, reszta. Plansze są takie, czy levele są takie same. Nie ma chyba tego Vegas tutaj jeszcze odsłoniętego. Dobra, zostawiamy sobie Alpine, którym się potwierdza. Tu jest dalej w przód, nie? Start playem. Tym się potwierdza, dobra. Nie wiem, czy teraz wrócił do menu. Dobra, tutaj mamy prawdopodobnie albo wybór trybu gry, bo tu jest, widzę, head to head, albo wybór samochodu. Zobaczymy. O, patrzcie, tutaj się zmienia samochody. No to dobra, bierzemy korwetkę, zostawiamy Ferrarkę. Tutaj jest co? Jest widok kokpitu, co to będzie? Wejdziemy do środka. A, tu są opcje po prostu. Audio, wszystkie przeciwnicy, ABS, Traction Control.
Okej, okay, wyłazimy stąd. Tym guzikiem wcisłem playa. Troszkę doczytuję, troszkę napęd słyszę, hałasuje. Tutaj nie wiem, co będzie ten gościu. Pewnie może jakiś bonusik właśnie z tymi twórcami. Coś się doczytuje znowu. Tak, znowu gościu gada, trochę inne ujęcie. Kurde, nie słyszę, co mówi. Stoją te wszystkie samochodziki, widać Mazdę, widać, co tam jest czerwone. Chyba to jest Viper, nie wiem. Ale miło, że takie coś się na płycie znalazło. Dobra, tutaj jest kluczyk w stacyjce, czyli tutaj teoretycznie będzie start. No to startujemy, nie przeciągamy tego niepotrzebnie. A później sobie obejrzymy filmiki z tymi samochodami. Najpierw zobaczymy gameplay. No i tu jest właśnie to, co różnicuje tą wersję dyskietkową, którą mam na PC-cie. Wybieramy korwetę, to podczas ładowania jest korwetę. A ja miałem jedno zdjęcie Vipera, które było przepisane. Dobra, widok ze środka. No, kokpicik, kurde, podobny właściwie. Gdzie tu się rusza? A, tutaj się zmienia kamerę, dobra. Pod C jest zmiana kamery. Tutaj jest bieg i gaz, dobra, wyczaiłem. Kokpit bardzo podobny. Jeżdżenie na padzie zdecydowanie gorzej niż na klawiaturze. Dobra, widoki mi się zmieniają. Kurde, felek. O, tak się wraca, dobra, dajemy gaz. Gdzie zmienię bieg? Dobra, bieg mam... Nie, to nie mam biegu. Kurde, gdzie się biegi zmienia? Tu jest pauza. Tutaj zmieniłem na wsteczny. To nie, my wstecznie chcemy jechać. Dobra, już wszystko wiem. Idę do przodu. Okej. Okay. Kurde, jak on mocno zanosi na lewo-prawo. To jednak nie jest klawiaturka, powiem wam. Jest ciężej się przyzwyczaić. Ale jedziemy. Jak go nosi? Nie no, tutaj ja w napadzie nie wygram, nie ma opcji. W Need for Speed'a 1 jestem tak dobry jak w Tetris'a, ale nie na 3D, jednak i nie z tym padzikiem. Dobra, zobaczymy sobie, jak wygląda... Tu jest policja, już mnie gonią, czy nie? Zobaczymy sobie, jak będą widoczki samochodu wyglądać z tyłu tutaj. No, powiem wam, nie ma źle. Nie ma źle, fajnie ten obiekt 3D namalowany, zrobiony. Kurde, jedź, gubię się w guzikach. Zobaczymy, jak będą też wyglądać samochodziki. Otoczenie jest troszkę biedniejsze, jeżeli chodzi o rozdzielczość, ale to wynika z racji na możliwości 3D w porównaniu do PC. No, miałem nie porównywać, wiem. Ale nie, jest ładnie. Darek z Salonu Gier też wspominał, narzekał właściwie, z tego co pamiętam, kurde, jak mnie nosi, narzekał na płynność tej gry. Powiem ci, Darek, i powiem wam, że ja tu nie widzę jakichś problemów z płynnością. Na razie nie ogarniam jeżdżenia padem. Przyzwyczajenia biorą górę. No wiadomo, grafika jest słabsza tego otoczenia, ale jest naprawdę dobrze. Płynność? No popatrzcie się. Nie wiem, dla mnie jest bardzo okej. Dla mnie jest bardzo okej. Wiadomo, że będzie to chyba jedna z najgorszych wersji tego Need for Speed, ale tak jak mówiłem wyłącznie, to wynika tylko i wyłącznie z czasu wydania, ale kurde, ładnie te obiekty są namalowane, ładnie te 3D jest zrobione. Dla mnie płynność jest okej. Okay. Darek się pewnie nie będzie ze mną zgadzał, pewnie jakiś komentarz napisze, ale dla mnie jest bardzo fajnie. Tylko to sterowanie jest tragiczne, naprawdę. Pojedziemy sobie jeszcze kawałek, zaraz wyjdziemy do menu, może z jakąś jeszcze inną trasę zobaczymy, żeby sobie grafikę porównać, a potem już puścimy te klipy z samochodami, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Znowu gościu coś gada. Nie wiem, sądząc po moim czasie i przerwaniu wyścigu, to pewnie teraz narzeka, jak jestem cinki. Nie wiem, później sobie to odsłucham. Dobra, wyłazimy. Ale to się nie nadaje do grania, absolutnie. Wpisujemy się na jakąś listę tutaj. Start. Tabela wyników, jakaś panienka w tle fajna. Nie, ja jestem pod wrażeniem. Patrząc z punktu widzenia samej konsoli, jej możliwości, czasu ukazania się, mi się podoba. Dobra, jak tutaj sprawdzić te samochodziki? Sprawdzimy może klawisz C najpierw. Zaczynam wczytywać. Jest Corvetta. Inaczej, były dwa filmiki, które mi się najbardziej podobały. Podobało mi się Lamborghini Diablo, bo była taka ostra muzyka, z tego co pamiętam, także najpierw sobie puścimy Diablo. Później mi się podobał Viper, jeżeli chodzi o montaż i ogólnie o cały filmik. A później przelecimy resztę. Także dojedziemy sobie najpierw do Diablo. I pewnie też klawiszem C, o, klawiszem C, uwaga.
filmik. Ale piszczy ten Panasonic przeokropnie. Długo ładuje. Będzie filmik. Tak mi się wydaje. Tak. I patrzcie, jak to jest zrobione. Ja bym był chyba w siódmym niebie, gdybym pisał taką gierkę i miał możliwość tymi wszystkimi furami się przejechać. Patrzcie na to. Słuchajcie tego. To jest 93 rok. Naprawdę się chłopaki postarały z montażem, z wykonaniem, z zaplanowaniem tego klipu. Ja dzielę, no to jest coś pięknego. Ja nie gadam. Mega, mega, mega. Teraz wam pokażę jeszcze tego Dodge'a Vipera jako drugie autko. Później resztę. Jak nie będziecie chcieli oglądać, to już sobie przewinicie na koniec. W każdym bądź razie ja już przestaję gadać podczas tych filmików. Przepraszam, że trochę gadałem przy Diablo. Poglądajcie sobie na spokojnie. Jak dla mnie gierka jest super na 3DO. Pad jest pewnie do opanowania z czasem i później będzie łatwiej grać. Darku, nie zgadzam się z tobą. Wiem, że jesteś dużo większym fanem niż ja. Więcej tych Need for Speedów grałeś, ale dla mnie 3DO jest ok. Ten film mi był najlepszy. To jest najlepszy film z całej płytki. Totalne mistrzostwo. Dobra, teraz cała reszta mniej mi się już podobała. Polecimy tymi samochodami, które mi się za modu najbardziej podobały, czy teraz w Ferrari 512 TR sobie puścimy, czyli Testarossa. Później Porsche, tylko najpierw tą Ferrarkę gdzieś tutaj dorwę. Teraz jest Ferrarka, puszczamy Ferrarkę. Samochód piękny, klasyk totalny. Ale te filmiki już następne, już według mnie nie są takie fajne jak te dwa pierwsze. A muszę powiedzieć, jakie na mnie wrażenie w tym samochodzie robiły te takie skrzela z boku. No kurde, te pasy, te dziury, wloty. Nie no, żadne Bugatti Veyron, nie no, takie aura są piękne. Dobra, następny, teraz Porsche puścimy. No zazdroszczę im, ile oni mieli zabawę podczas robienia tej gierki. Dobra, Porsche było trochę wcześniej. Teraz jest Porsche'awka, odpalamy. I to były te cztery takie moje auta, które jakieś tam wrażenie robiły, no bo ta Mazda Acura to już nie było to. Przy boku samochodu, jak pędził, wtedy jeszcze nie było kamer GoPro, to pewnie tam była przyczepiona jakaś taka kolubryna wielka, która to filmowała. Ale widać, zabawili się ogniskową ostrością, no szacuneczek. Piękne, kurde, aż mam dreszcze, jak to oglądam. Dobra, jeszcze przejrzymy te pozostałe samochody i postanowiłem sobie jeszcze raz zagrać. Spróbuję wygrać, mimo że gra nie będzie padem. Widzieliśmy teraz Toyota Supra. Toyota Supra Turbo.
No ten samochodzik przy pozostałych nie robił jakiegoś wielkiego wrażenia, no bo jednak Lamborghini, Ferrari, Corvetta, Dodge, Viper, to ta takim się zwykłym samochodem wydawała na tle pozostałych, prawda? I ten klip też mi jakoś nie leży. Aczkolwiek i tak trzeba przyznać, że montaż jest super. Składanie tych poszczególnych ujęć. Widać wszystko w jednym miejscu kręcone. A to jest trasa Alpine, no nie? Bajer. Dobra, teraz sobie zobaczymy Acura NSX, tam chyba jeszcze została. Toyota mieliśmy. A, Mazda jeszcze jest. Dobra, to już sobie Mazda odpalimy. LX7. Próbowałem kiedyś Mazdą grać i to jest wyczyn wygrać tym samochodem turnamenta. Nie wiem, kto się z kaczuszką te auto kojarzy. Silnik wankla, twin turbo z wirującym tłokiem. Mi się morda cieszy po latach, jak to ogląda, naprawdę. Troszkę zaczynają się już powtarzać ujęcia i efekty, ale to nie ma znaczenia. Kurde, to jest gierka sprzed prawie 30 lat, no i tak to zrobili rewelacyjnie. Dobra, i została nam jeszcze chyba Acura, nie? Acura NSX. Chyba najbrzydsze auto, totalnie mi nie leży. V6. 8000 obrotów, tu mamy takie podstawowe dane o tych samochodach. No i jak kręcili, mieli, zauważyliście inne kolory samochodów niż są te w grze pokazane. W grze sobie podmieniali paletę na obiektach 3D. Poprzednio mieliśmy białą, teraz jest czarna. A w samej grze jest chyba srebrna akurat, teraz. No, powtarzają się te ujęcia, ale to nie ma znaczenia, to jest piękne, to wygląda super. Wyobraźcie sobie tych gości, siedzą przed komputerami, piszą tą grę, robią i tak dalej, a potem wychodzą na takie lotnisko, czy co to było, na tą trasę Alpine, po prostu jeżdżą tymi furami. Coś pominąłem? Chyba żeśmy już wszystkie przelecieli. Vipera mieliśmy, Ferrarkę mieliśmy, Corvette, chyba wszystkie auta, już filmiki. Dobra, to teraz wychodzimy do menu głównego i spróbuję jeszcze sobie raz zagrać i kończymy materiał, bo już jest strasznie długi, kurczę. Okej, pojedziemy tym, co jest wybrane. Trudno, jadę Lamborghini. Jak tu zejść w bok? Tu, fire, start. I teraz tak, tu miałem biegi, tu miałem gaz. Postaram się ogarnąć, co miałem, zmianę widoków. Ale piękny samochodzik. Znowu mam gęsią skórkę i dres, ten włosy mi stoją. Dobra, widok od środka, gaz, ruszamy. Coś wolno przyspiesza, chyba mam za wysoki bieg wrzucony. No samo zmienia jednak, jest chyba automatyczne ustawione. Dobra, to jedziemy, skupiamy się na drodze, jedziemy najszybszą furą. On jechał chyba 202 mile na godzinę. Viper jechał 160, z tego co pamiętam, Corvetta jechała 168, a ten jechał 202 maksymalnie. Źle się tym jeździ. I mamy Ferrari. Wyprzedzamy, dobiłem. Na klawiaturze PC-towej by to nie miało miejsca, ale no cóż. Marecki, dzięki za te 3DO. Kumplowi dziękuję za płytki. Mam jeszcze drugą płytkę, to wam pokażę w przyszłości, ale gra, która tam na niej jest, to jest niezbyt fajna, ale tak z ciekawości. Dobra, mijamy Ferrarkę. Nie, no patrzcie, chwilka i da się przyzwyczaić, chciałem powiedzieć. W ogóle jak grałem w to po sieci z sucharem, no to właśnie robiliśmy też takie kursy, kto lepszy wypadek zrobi więcej obrotów w powietrzu, się wypierdzieli i tak dalej. Dobra, już mi Ferrarka minęła, kurde, już mi wygra. Naprawdę fajna wersja.
Darek mnie zjedzie, powtarzam, ale mi się podoba. Ferrarka to już jest hektary za mną. Nie, jest tam czerwone, patrzcie, jest czerwone z przodu. To jest jakiś tubylczy samochód czy Ferrari? To jednak powiem wam, że Diablo ze swoją prędkością i przyspieszeniem daje radę. Tutaj będzie ostry zakręt. Tutaj trzeba uważać. Pamiętam tę trasę, pamiętam. Łupało się w to tyle godzin, że hej, nie? Poślizg, ale ten ma napęd na 4 chyba, dobrze mówię? Bo Corvettą albo Dodge'em Viperem to tu się takie odpierdzielało cyrki bokiem i obroty na drodze, że masakra. Ale to też fajniejsza zabawa była, bo było trudniej. Łap tę Ferrarkę, tam już nam się dioda świeci, policja nas ściga. Chyba, że się dam, kurde, złapać i zobaczymy, jaki jest filmik, bo powinien być filmik z wręczeniem mandatu. Dobra, ja się zatrzymuję. Tam jeszcze miga, ja się zatrzymię, tu jest chyba apel. Jest policja w lusterku, uwaga, zobaczymy, czy będzie filmik jakiś. To mnie ciekawi. Zatrzymali nas. Nie, jest to samo zdjęcie, co na PC-cie. Nie, myślałem, że jakaś, wiecie, jakiś filmik będzie. Dobra, kurde, za długi materiał już. Kończymy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego.